Kolejnego. Panie Burmistrzu, proszę przedstawić Państwu sprawę. Projekt uchwały zarządu 12 listopada 2013 roku w sprawie propozycji ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy miejskiej Kraków. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie propozycję ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy miejskiej Kraków, zawarty w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa nr 81/1257/13 dnia 11 września 2013 roku w związku z pismem Wydziału Spraw Administracyjnych dnia 30 października 2013 roku. Paragraf 2. Uchwała powinna być przyjęta dzień podjęcia. Wynik głosowania zarządu 3-0 przeciwko wstrzymującym się. Uzasadnienie. Opiniuje się negatywnie ze względu na ograniczone swobody działalności gospodarczej. 2. Spadek sprzedaży i przychodów, a co się z tym wiąże, również spadek przychodów Skarbu Państwa. Miasta tym bardziej, no ale jest Państwa, więc tak będzie. Realne zagrożenie spadku zatrudnienia w handlu. To takie trzy główne propozycje. Dziękuję Panu Poznaniu, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej kwestii? Nie ma chętnych, żadnych poddań pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za tym projektem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 14 za, kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał?